Cześć! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić naprawdę puszyste i delikatne paszteciki z ciasta drożdżowego. Zaczynamy! W małej miseczce mam przygotowane 30 g drożdży. Zasypuję jedną dużą łyżką cukru oraz jedną łyżką wody. Następnie wszystko mieszam i tak przygotowany rozczyn zostawiam na co najmniej 15 minut. Do dużej miski wlewam pół szklanki wody i wbijam jedno jajko. Następnie dolewam drożdże i jeszcze pół szklanki mleka. Następnie wszystko mieszam trzepaczką do połączenia się składników. Gdy wszystko dokładnie wymieszam, zaczynam dodawać stopniowo 500 g mąki. Gdy ciasto robi się tak gęste, że nie da się go mieszać trzepaczką, zaczynam wyrabiać je ręcznie. I do miski wsypuję resztę mąki. Gdy ciasto jest już prawie wyrobione, ale jeszcze mąka oddziela się od ciasta, zaczynam dolewać 80 g oleju. Po upływie około 5 minut ciasto powinno być bardzo elastyczne i jednolite. Takie ciasto zostawiamy na co najmniej godzinę w jakieś ciepłe miejsce. Gdy ciasto rośnie, zabieramy się za farsz. W garnku mam przygotowane 500 g kapusty kiszonej. Zaczynam ją podgrzewać na połowie mocy kuchenki. Następnie dodaję 2 łyżki oleju i mieszam. Tak przygotowaną kapustę zostawiam w garnku na co najmniej godzinę na bardzo niskim biegu. Teraz zabieram się za krojenie 300 g pieczarek oraz jednej dużej cebuli. Następnie na rozgrzaną patelnię wrzucam jedną łyżkę masła. Gdy się rozpuści, wrzucam naszą pokrojoną cebulę. Co chwilę mieszając, doprowadzam ją do stanu, kiedy będzie miała bursztynowy kolor. Po upływie około 12 minut dorzucam pieczarki. I tak duszę je przez jeszcze około 15-20 minut oraz dodaję sól. Gdy pieczarki już się uduszą, dodajemy kapustę. Wszystko dokładnie mieszamy i zostawiamy do ostygnięcia. Ciasto w tym czasie powinno pięknie urosnąć. Formujemy wałeczki o masie około 200-300 g. Następnie rozpłaszczamy palcami i wałkujemy wałkiem, tak jak pokazałam na filmie. Ciasto nie powinno być zbyt cienkie, tak aby paszteciki się nie rozerwały, ani zbyt grube, około 2-4 mm. Następnie zaczynam je bardzo dokładnie zlepiać, tak aby ciasto się nie rozerwało. Odcinam końce, tak aby wszystkie paszteciki wyszły równe i ładne.
Gdy już są gotowe, przekładam na blaszkę. Rozbełtuję jedno jajko i smaruję nim paszteciki za pomocą pędzelka. Następnie wstawiam do piekarnika na 15 minut 180 stopni.